Krągłe, miękko zwiewne obłoczki dymu wysnuwały się zwolna z kształtujących je ust, położyły w karbowanych falistopierścieniach i roztapiały na lazurowym tle nieba. Cygara były wyborne. Delikatnie zwinięte liście żarzyły się wonnie, ulatniając soczystą, szlachetnie ześrodkowaną treść. Paliliśmy powoli, zaciągając się z maestrią, jak znawcy znakomite miał hawana ryszard norski. Siedzieliśmy na marmurowym tarasie willi, wysoko wzniesionej nad brzegiem morza, stąd widziałem je jak na dłoni, lśniący jak lustro, zdobny mozaiką taras, na którym stały nasze stoliki z czarną kawą, był na jednym poziomie z murem okalającym wille. Rozkosznie u ciebie, Ryszardzie. Mieszkasz jak król, nie chce mi się stąd ruszać. Tu wszystko upaja, czaruje. Uśmiechnął się zadowolony pod cienkim, kruczym wąsem. Podoba ci się. To dobrze. Istotnie niezłe mieszkanko na lato. Mówił powoli. Podobnie jak ja znużony upałem pory poobiedniej. Bawiłem u niego w gościnie od tygodnia, odwiedziwszy po wielu latach niewidzenia się. Ryszard Norski był mym dalekim kuzynem i kolegą szkolnym. Po ukończeniu liceum drogi nasze rozeszły się. Odnowiliśmy stosunki jako mężczyźni dojrzali. Ryszard był już wtedy wdowcem. Niegdyś znałem go dość dobrze, ambitny do szaleństwa, w przystępie zazdrości umiał być straszny. Pamiętam, gdy raz jeden z kolegów opisał wiosnę piękniej od niego, wymierzył mu policzek i w wywiązanej stąd bitce ciężko go zranił. Szczególnie wygórowaną była ambicja Ryszarda na punkcie sławy literackiej. Już na szkolnej ławie marzył o rozgłosie wielkiego pisarza czy roszczenia jego miały jaką racjonalną podstawę jako niekompetentny powiedzieć nie mogę podobno nie był bez talentu zresztą nie śledziłem postępów jego na tym polu oddanym im zawodowym pracom tylko od czasu do czasu słyszałem od znajomych że pisze i wydaje potem ożenił się bogato i podobno szczęśliwie Pani Róża Norska należała w swoim czasie do piękności stolicy. O względy jej ubiegała się najświetniejsza młodzież w kraju. Posiadł ją Ryszard. Czy wyszła z miłości? Nie wiadomo. Chodziły wersje o serdecznym stosunku, który miał ją łączyć przed małżeństwem z pewnym młodym poetą, podobno nawet przyjacielem Norskiego. Dlaczego oddała rękę innemu, po dziś dzień jest dla mnie zagadką? Może tamten był zbyt dumny, by pojąć za żonę bogatą różę zwrockich, może ona postanowiła o jego losie inaczej. Sprawi mi nieznane już dawno zasnute przeszłością. Mówią, że była kobietą ekscentryczną i rządziły nią chwilę. No, została żoną Ryszarda. Znaczny majątek, który mu wniosła za sobą, pozwalał Norskiemu na życie wystawne. Bez troski. Podróżował dużo. Jesienie i zimy spędzał stale na południu. Pani Róża, odumierając go, zostawiła mu w spadku synka Adasia i wielką fortunę. A gdzie się podział Adaś? Zapytałem, przypominając sobie chłopca, który przed chwilą jeszcze głośno swywolił dookoła gazonu. Pewnie znowu koło altany. I podniósł się z fotela, zawołał dość ostro na syna. W tej samej niemal chwili wypadł z bocznej ścieżki i stanął na stopniach tarasu szczupły dziesięcioletni chłopczyk o jasnych, na ramiona spadających kędziorach. Czarne, smutne oczy dziecka z pewnym lękiem spoczęły na twarzy ojca. Gdzie byłeś? Dlaczego kryjesz się ciągle po kątach? By byłem w Altanie, tatusiu, czytałem książkę. Dlaczego tam wiecznie zaglądasz? Tyle ci już razy mówiłem, żebyś się bawił tu, na słońcu. Nieposłuszny jesteś, Adasiu. Bladą, nerwową twarz chłopca omroczył cień żalu. Cicho pocałował ojca w rękę i odszedł w głąb domu. Właściwie, nie rozumiem. Dlaczego mu zabraniasz przebywać w Altanie? Zapytałem po krótkim milczeniu. Yy, w tym kącie, pod murem, jest utajona wilgoć. A on, jak ci wiadomo, dość wrażliwy na podobne rzeczy. Mówił spiesznie, nie patrząc na mnie widocznie niezadowolony z mojej interwencji. Zauważywszy jego rozdrażnienie, dałem pokój i zmieniłem temat. Zaczęliśmy rozprawiać o literaturze, o jej najnowszych prądach i wpływach zagranicy. Ryszard ożywił się i ze swadą wtajemniczył mnie w objawy literackie ostatniej doby, nie omieszkując wspomnieć i o sobie. W końcu zaproponował mi. Czybym nie zechciał posłuchać kilka jego utworów. Przystałem z prawdziwą przyjemnością. Za chwilę wyniósł z pokoju wiązkę rękopisów i zaczął czytać. Były wiersze. Wprawdzie znawcą nie jestem, lecz niegdyś czytałem dużo i odczuwam poezję dość silnie. Utwory Ryszarda zrobiły na mnie szczególne wrażenie. Forma była bez zarzutu wzorowe sekstyny toczyły się gładko, rytmicznie. Treść była przeważnie myślowa. Rzecz jednak szczególna, zdało mi się, że podobne wątki już gdzieś raz słyszałem. Poematy Ryszarda wyglądały jakby ciąg dalszy, konsekwentne rozwinięcie motywów dawniej mi gdzieś znanych. Nie było to to samo, lecz jakby stylowe przedłużenie. Tak, należałoby się spodziewać, tworzyć będzie ktoś, którego dawniej gdzieś czytałem. Lecz była między tymi dwoma ludźmi zasadnicza różnica. Tamten, którego nazwiska nie mogłem sobie na razie przypomnieć, pisał sercem i stąd jego liryka refleksyjna wzruszała. Utwory Ryszarda natomiast lśniły jak brylantowa klinga blaskiem zimnym, lodowo skrzącym, wiało od nich wytwornym chłodem. To był całkiem inny człowiek, lecz kto był tamten drugi? Chęć przypomnienia sobie była tak silna, że mimo woli przestałem słuchać z uwagą Ryszarda i wytężyłem całą pamięć w poszukiwaniu zgubionego nazwiska. Nagle zabłysło mi na mglistym ekranie przeszłości czerwonymi głoskami. Stanisław Prandotta! Tak, to on! Wynurzenie się tego nazwiska z mroków zapomnienia wstrząsnęło mną do głębi, nawodząc na myśl jego przedwczesną śmierć. Prandotte poznałem niegdyś osobiście za pośrednictwem Ryszarda, z którym łączyły go rzekomo stosunki przyjazne. Subtelny, pełen wysokiej kultury umysł młodzieńca zadziwiał mnie już wtedy i kazał rokować piękne nadzieje. Umiał przedziwnie pogodzić skłonność do refleksji filozoficznej z głęboką, serdeczną uczuciowością, która przeglądała z oczu przepojonych cichą melancholią. Po raz ostatni widziałem go przed laty u Ryszarda w dzień mego rozstania z kuzynem. Potem nie spotkaliśmy się już więcej w życiu. Przed miesiącem miał zatonąć podczas burzy na Jaskółce parowcu, którym odbywał podróż ku brzegom południowej Ameryki. W liście pasażerów, pozostawionej przez kapitana statku w porcie, umieszczono na czele jego nazwisko. Wprawdzie, jak donosiły później dzienniki, parę osób nie zgłosiło się w porę na pokład odjeżdżającej jaskółki, lecz nazwisk. Nie podano. W każdym razie odtąd nikt nigdzie prandoty nie widział. Bardzo tedy prawdopodobnym, prawie pewnym było przypuszczenie, że zginął na morzu podczas nawałnicy. Tak też zgodnie powtarzały wszystkie pisma. Zginął młodo, wzbudzając powszechny żal u tych, co umieli ocenić tkwiące w jego początkowych utworach zarodki pierwszorzędnego talentu. Sam nie wiem, jak to się stało, że o tym tragicznym zgonie dotąd z Ryszardem nie zamieniłem ani słowa, a przecież od niego powinienem był usłyszeć niejedno o prandotcie, zwłaszcza, że wsiadał na statek właśnie w tutejszym porcie zabytności Norskiego. Korzystając tedy z krótkiej przerwy w czytaniu, zwróciłem się do Ryszarda z pytaniem: kiedy widziałeś się z Prandottą po raz ostatni, czy nie wkrótce przed katastrofą, podobno odbijał od tutejszego brzegu? Norski oderwał gwałtownie oczy od rękopisu i wlepił je we mnie ze szczególnym wyrazem. Pytanie widocznie zaskoczyło go z nienacka i w pierwszej chwili nie zrozumiał skąd się wzięło, lecz niebawem znać zorientował się i wtedy na moment pojawiły się na tej marmurowej twarzy jakieś dziwne, zagadkowe błyski. Co miały oznaczać te dzikie linie sfałdowanych nagle mięśni? Jakie należało im podłożyć odpowiedniki uczuciowe? trudno mi było określić lecz trwało to tylko przez nieuchwytnie małą chwilę olbrzymim wysiłkiem woli opanował się i zwrócił do zwykłej nieprzeniknioności przybladł tylko nieco i smutno odparł tak domysł twój trafny istotnie odwiedził mnie przed odjazdem nawet Przerwał, jakby namyślając się, czy należy dokończyć w zaczętym sensie, lecz wkrótce wahanie ustąpiło i niemal wyzywająco odpowiedział: Nawet. Nie uwierzysz. Wpadł tutaj na godzinę przed wstąpieniem na statek. Zjedliśmy obaj lekki obiad, po czym odprowadziłem go do portu. Biedny chłopak tak mu było do twarzy w małym szafirowym kepi, które włożył fantazyjnie do podróży. Ostatnie słowa brzmiały trochę dziwnie, chyba piękne kepi nie stanowiło naczelnej ozdoby Prandotty. To też nie mogłem wstrzymać się od podkreślenia tego, o co chodziło. Strata niepowetowana, jestem najgłębiej przekonany, że w tym jasnookim, dobrym dziecku pewnego dnia objawiłby się pierwszorzędny liryk. Co za serdeczność, co za przepastność uczucia. W oczach Ryszarda tlały jakieś żółte światła. Gdy spostrzegł, że mu się przypatruje, przymknął lekko powieki i wypuszczając gęsty kłąb dymu wycedził spokojnie. No być może... Zdaje mi się jednak, że przesadzasz. Chociaż był moim druhem od serca, nigdy zbyt wysoko nie stawiałem jego talentu. Był trochę... Hmm, za sentymentalny. Czy nie miałbyś ochoty przejść się trochę przed zachodem po plaży? Pora przecudna, do kolacji mamy jeszcze sporo czasu. Dokończył cygara i strząsnąwszy resztki popiołu rzucił niedogarek do perłowego wnętrza muszli. Przykro dotknięty udałem przecież, że wszystko w porządku i z wyszukaną ochotą podniosłem się za nim do wyjścia. Gdy wróciliśmy pod wieczór do domu był w najlepszym humorze i podczas wieczerzy nieustannie żartował za Dasia. A jednak zauważyłem, że od czasu do czasu cień przelotny przesunął się po jego pięknej, męskiej twarzy i parę razy pochwyciłem wzrok spoczywający na mnie ze szczególną uwagą. Gotowego popołudnia minęło parę tygodni. Na pozór nic nie zmieniło się w mym stosunku do Ryszarda, z którym jak dawniej prowadziłem długie rozmowy, odbywałem wspólne przechadzki i przejażdżki po morzu. A jednak czuliśmy obaj, że coś zaszło, że jakiś cień padł klinem pomiędzy nas i rozdziela coraz silniej. Czując to, właściwie należało mi. Pożegnać go i opuścić wille. Jeżeli tego nie uczyniłem, to chyba dzięki specjalnemu zwarciu się z tym człowiekiem, który od dłuższego czasu był dla mnie zagadką trudną do rozwiązania. Norski sposępniał i zmienił się w tych ostatnich czasach bardzo. Często się zamyślał nad czymś głęboko, na pytania odpowiadał niechętnie, unikał stale pewnych tematów. I tak od pamiętnego dnia nie mówiliśmy ani razu o świętej pamięci Prandocie. Podobnie nie poruszyliśmy odtąd zgoła kwestii literackich. Gdy przypadkiem zwracałem konwersacje na zmierzające ku temu tory, zręcznie przechodził do rzeczy luźnie tylko z literaturą związanych, po czym oddalał się skwapliwie coraz to bardziej od drażliwego punktu. Począłem ulegać jakimś specjalnym zmianom, z których zrazu sam sobie sprawy nie zdawałem, gdyż przejawiały się w sposób raczej zewnętrzny. Ryszard przeciwnie, zauważył, że coś się ze mną dzieje, i to, rzecz szczególna, z pewnym niezadowoleniem, a nawet obawą. Widocznie coś go we mnie uderzało. Parę razy bacznie śledził mą gestykulację dość ożywioną podczas roztrząsania zajmującego tematu i wtedy ujrzałem na jego twarzy wyraz zdumienia połączony z odcieniem niepokoju. Na razie jednak nie zrobił mi pod tym względem żadnej uwagi. Powodowany ciekawością, postanowiłem go koniecznie o to zagadnąć. Niebawem nadarzyła się dogodna sposobność. Było rano po śniadaniu. Naraz zwróciły mą uwagę szybujące tam i na powrót mewy. Widok był tak niezwykły, że przerywając Norskiemu czytanie, wskazałem ręką niebo. — Co ty robisz? — Na razie nie zrozumiałem go. Istotnie nie robiłem nic nadzwyczajnego. Podniosłem się tylko lekko na palcach i wyciągnąłem rękę w dal. — Jak to? Co? — Wskazuję na mewy. No tak, tak, zapewne. Ale czynisz to w taki sposób, że miałbym ochotę powiedzieć, iż gest ten jest ci obcy. Czy zauważyłeś coś podobnego u mnie dopiero dziś po raz pierwszy? Norski zwłóczył z odpowiedzią. Wreszcie rzekł niby obojętnie: Przyznam ci się, że rzeczywiście już od dłuższego czasu dostrzegam dziwaczną zmianę w twych ruchach. Mam wrażenie, że gesty, które wykonujesz, to nie te dawne twoje, do jakich przywykłem, lecz jakieś obce, skądś przejęte, jak gdyby ktoś drugi kierował nimi, usadowiwszy się w twym wnętrzu. Wyglądasz na aktora, który genialnie w się w cudzą mimikę. A, rzecz szczególna. I mimowolnie obróciłem się ku lustru i przypatrywałem się sobie uważnie. Jeśli się jednak istotnie nie mylisz, bądź pewny, że robię to bezwiednie, odruchowo. A jednak jakaś przyczyna być musi. Norski badawczo patrzył mi w oczy nie ulega wątpliwości, prawdę mówiąc, zjawisko zaobserwowane przez ciebie na mojej osobie, które nazwałbym ksenomimią, nie jest mi obcym. Ksenomimia może wypływać z prostego zapatrzenia się na drugiego jako na wzór i w tej formie występuje bardzo często u dzieci, gdy zmysł naśladownictwa jest tak silnie rozwinięty, że ruchy nabyte tą drogą utrwalają się w późniejszym życiu. Oczywiście w naszym wypadku nie ma o tym mowy. Zmienione ruchy moje o ile Mógł zauważyć, nie naśladują ni Ciebie, ani Adasia. A zresztą z nikim tutaj od czasu, jak przybyłem, nie pozostaje w koniecznej do tego bliskiej styczności. Tak, to jasne, rzeczywiście, to nie są ruchy ani moje, ani małego. Przez ciebie przemawia ktoś inny. No, pozostaje więc druga ewentualność. Najprawdopodobniej wchodzi tu w grę podświadome działanie telepatii. Jak to rozumiesz? No, bardzo prosto. Otóż pewne indywiduum myśli o kimś od dłuższego czasu w sposób niezmiernie intensywny. ów ktoś wypełnia niemal zupełnie jego widnokrąg myślowy, wżerając się niepodzielnie w jego duchową dziedzinę. Rozważa się głęboko jego mowę, ruchy, fizjognomię, słowem całą istotę, pozwala się opętać całą jaźnią. Przypuśćmy teraz, że ową osobę która tak wszechwładnie opanowała danego osobnika, zna jeszcze ktoś drugi, ktoś pozostający z opętanym w bliskich stosunkach, a staniemy tuż przed progiem tajemniczej dziedziny telepatii. Opętanie myślowe zacznie się z wolna, bez świadomego przyczynienia się nadawcy, przenosić na drugiego osobnika i uzewnętrzniać, na przykład w naśladowaniu gestów zamyślonego indywiduum. Przestałem na chwilę, trochę znużony wysiłkiem porządkowania mych wywodów, i spojrzałem na Norskiego. Widocznie słowa moje podziałały nań silnie, bo oparł zachmurzone nagie czoło na dłoni i utkwił zamyślony wzrok w ziemię. Po chwili wahania zapytał niepewnie, lecz owo przejęcie się obcą jaźnią musi mieć w takim razie silne zabarwienie uczuciowe, inaczej nie da się wytłumaczyć ta jego intensywność. Zapewne telepatia działa najsprawniej tam, gdzie wchodzi w grę uczucie. Czy masz na myśli miłość? Niekoniecznie. Sądzę, że potężne wywierać musi skutki też uczucie strachu lub grozy związane z zamyśloną jaźnią. Tak na przykład, przypuszczam, mogą działać telepatycznie niektórzy zbrodniarze. Myśli ich, krążące ustawicznie koło nieszczęsnej ofiary, działają prawdopodobnie jak mocne, jadowite wyziewy i przepajają sobą otoczenie, kłębiąc się w dzikich jak wężowisko skrętach. Och, okropne są myśli zbrodniarzy. W ten sposób zdarzyć się może, że morderca wpływając telepatycznie na innych pewnego dnia ujrzy w ich ruchach ofiarę rąk własnych. Ryszard trupio blady wpatrywał się we mnie błędnym wzrokiem. To byłaby straszna zemsta, piekielna zemsta. Tak, tak, dobrześ to określił. To by była zemsta umarłych bez ich osobistego wdawania się. Istotnie mocne być muszą myśli opętanych, i działają potężnie, i tu w całej grozie odsłaniają się otchłanie natury, świadczące w znakach niesamowitych, jak okropną jest dusza człowieka. Gdy domawiałem tych słów, Norski szybko podszedł ku oknu werandy i silnie pchnął je na ogród. Z zewnątrz wpadł słony wyziew morza zmieszany z wonią kwiatów i orzeźwił nam czoła. Trochę tutaj. Duszno zauważył. Może zejdziemy między klomby, hmm? owszem, odpowiedziałem.